Tak. Że nie wiem, czy to była chociaż pół całunka ta rurka. Ja wiem, co to sikać ma? Trzeba wejść, że kurwa, co najmniej 50 kurde. Piwnica, prawie 3 metry wody. No już się tam wlewa ostro. Także piwnica będzie zalana, to już przynajmniej mają powód do tego, żeby interwencję przeprowadzić. Już jest zalana, no właśnie. Bo od półtorej godziny próbujemy uzyskać pomoc zarówno od straży pożarnej, jak i od jakiegoś centrum zarządzania kryzysowego i nie ma takiej możliwości, żeby ją uzyskać. Jedni odsyłają do drugich i nikt nic nie wie. Odsyłają nas po to, żebyśmy przyjechali po jakieś worki, ale bez piasku. Worki zawsze mogą przyczytać kartę do tego. Więc jedyne, co nam się udało zrobić, to 3 worki z piaskiem zorganizować. Naprawdę, po prostu miejmy nadzieję, że teraz zadziałają. No wiadomo, jest ciężko, dużo się dzieje, ale niech coś zrobią. Pompować z piwnicy. Tak, już z piwnicy trzeba wypompowywać wodę, tak, dokładnie. Czekamy na pomoc strażą pożarną i Centrum Zarządzania Kryzysowego. Półtorej godziny temu prosiliśmy o worki, żeby je uzupełnić, rozłożyć tutaj, zbudować zaporę. Na razie dopiero teraz zaczęto przyjmować nasze zgłoszenia, jak już woda zaczęła się wdzierać do kamienicy. Rozumiemy, że dużo się dzieje, ale jesteśmy na pierwszej linii. Tak chciałbym tylko zaznaczyć, że na pierwszej linii ognia. Czy wody w tym przypadku. Żywioł.